Nie bardzo wiem, jak do tego podejść. Informacja dotarła do mnie przez media. Bardzo mnie zdziwiła, nigdy nie podważałem kandydatur na stopnie generalskie, zgłoszonych przez ministra Macierewicza. Tych 14 oficerów, to bardzo dobrzy żołnierze, mówił prezydent w niedzielę w TVN24. Podkreślił, że o docenieniu ich zasług świadczy fakt, że 11 listopada wręczył wszystkim wysokie odznaczenia państwowe. Właśnie jako podziękowanie za służbę i pokazanie pewnej wyjątkowości ich służby. Natomiast awans generalski to nie jest nagroda, tylko zadanie. To znaczy, że ci ludzie będą mieli w przyszłości jakieś dodatkowe obowiązki do wykonania i to trzeba wpisywać w plany rozwojowe polskiego wojska, ocenił prezydent. Wałęsa, nie zgadzam się z niszczeniem Polski. Nawet z komunistami łatwiej było i walczyć, i się porozumieć. Jak dodał, nigdy nie wnioskował do ministra Antoniego Macierewicza o wycofanie tych wniosków, a w październiku polecił dodanie do tej listy gen. Leszka Surawskiego, szefa sztabu generalnego. Bo uważałem, że powinien dostać 4. gwiazdkę, podkreślił Andrzej Duda. W tej sprawie nie było w ogóle odpowiedzi z MON, dodał. Jak mówił też prezydent, to, że od czerwca nie może korzystać z pomocy generała Jarosława Kraszewskiego, dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN, jest ogromnym utrudnieniem. Muszę powiedzieć, że ja tej sprawy nie rozumiem i ona mnie ogromnie boli, dodał. Gen. Kraszewski, nie współpracowałem i nie współpracuję z żadnymi obcymi służbami.